Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 4. Słuchajcie, no cóż, ostatnio nam nie wyszło. Nagrywam tutaj teraz troszkę do przodu. Odcinek dzisiaj jest piątek, jak nagrywam, wy oglądacie w sobotę. Bo też ostatnio nie do końca wyszła nam ta bitwa tutaj z Ifritami, zatem zamierzam ją powtórzyć i tym razem mam nadzieję nie stracić Proteo. Tam widzimy ten miecz, który się znajduje bardzo dobry. Ifryta się bać czy kogoś innego. Spróbujmy się cię pozbyć, bo ty bywałaś irytująca, jak mnie pamięć nie myli. Ale spróbujmy szczelić w ciebie, zły Ifrycie. Tu złajtujemy i teraz. Zapnijmy wszystkie buffy, które zapiąć musimy, tak jak grupowy bless. Następny buff, jaki potrzebujemy, to jest zdecydowanie ochrona przed chaosem. Zgrozował mnie, ale to pamiętajcie, że możemy zdjąć. Dobra, mamy tu po żołnierzu. Strzelmy. Dobrze, bombowo. Szczał. Teraz egzorcyzm. Co by tego debuffa nie było. I z przyłożenia w zasadzie pakujemy mu cały nasz DPS, jaki możemy. I jeszcze zarzuciłbym jedną bardzo istotną rzecz, jaką będzie. Grupowy zapał na pewno był świetny, ale zrobiłbym oto. Co by jednym strzałem nas pan Ifrit nie zabijał. Tu się niewiele dzieje, na szczęście fajnie się poblokowali, więc te zmory niespecjalnie dużo mogły zrobić. Naturalnie skorzystamy tutaj z uderzenia, jakim mogliśmy. I zapnijmy za sklepienie rany tu. Na ciebie, Proteo. Pozwolę sobie rzucić jeszcze niebieską tarczę. Tak, żeby nie doszło nam do sytuacji, w której stracimy naszego bohatera. Ty musisz uderzyć, to uderz. Niestety tarcza ogniowa. I teraz tak, spróbuj pozbyć się pani zmory. Dobrze, dalej. Teraz potrzebujemy... Myślę nad modlitwą albo zapałem, aczkolwiek wydaje mi się, że regeneracja rzucona na tego bohatera sprawdzi się równie dobrze. Tu nie masz kontrataku, jeśli się nie mylę. A nie, jednak masz. Ty spróbuj się Ifryta dozbyć do końca. No i naturalnie potrzebujemy jeszcze trochę czarów. Obrońca był, duchowa zbroja... Na kogo? Ty już masz tak jakby duchową zbroję, czyli nie ma sensu. Czy jeszcze pozostaje coś? Egzorcyzm, ochrona przed śmiercią, przed naturą, niebiańska regeneracja. Wygląda to, że nie. Strzelaj. Dobrze. Tak, tu jest niebiańska tarcza, jak widzicie, nas fajnie zabezpieczyła. Traf teraz. Bardzo dobrze. Spróbuj się tego pozbyć. Bo ten dziadek mnie będzie wkurzał bardzo. Ale szczęście, że tarczę zrobiliśmy, co? Głupi to jednak ma te szczęścia trochę. Spróbujmy tu. Teraz. Obowiązkowo. Uzdrowienie na Proteo. Po Ifrycie całe szczęście. I teraz zapnij sobie obowiązkowo niebiańską tarczę na siebie. Bardzo dobrze, tarcza wstankowała całość. Czyli fajnie, nie otrzymuję obrażeń prawie w ogóle na tym bohaterze. Analogiczna sytuacja niech ma miejsce, czyli... Zasklepienie. Złajtuj. Ty zapakuj niebiańską. Dobra, widzę, że się przerzucili już. To dobry sygnał, to jest dobry sygnał. Dobrze, teraz ty. Weszło, bardzo fajnie. Spróbuj pozbyć się. Ty zapakuj sobie teraz niebiańską tarczę. Dobrze, klerycy się fajnie trzymają, to mnie bardzo cieszy. No właśnie, czy chcę karę rzucić? Grupowy zapał. Bardzo bym chciał. Okej, po tarczy obrywają, więc to jest jakiś plusik cały czas. Niemały, myślę. Dobra, ty już nie grasz. I właśnie finiszujemy ciebie. Spokojnie, on na tarczę tankuje cały czas. Co jest dobrym rozwiązaniem. Teraz strzelimy. Trochę many stracimy, ale i tak mamy trochę drogi do powrotu, więc wszystko zdążymy wyregenerować na spokojnie. A w tym momencie domykamy temat naszych żenujących wrogów, morale, regeneracja, wszystko zaskoczyło. Czyli więcej rotowania tymi tarczami, to było kluczowe. No, oczywiście połowę wskrzesimy, tutaj nie ulega to wątpliwości. Pieśń pokoju Caitlyn dostanie. Tchórzostwo, wydaje mi się, że miałem, aczkolwiek okej. Miecz bogów, to jest zajebista rzecz, słuchajcie.
wszystkie jednostki o 50% większe obrażenia, co? To jest robota dopiero. Tak to człowiek może się bawić. Oczywiście nie użyjemy go, bo gra nam zaraz go zabierze, zatem i tak się nie będę nie do niego przywiązywał za specjalnie. Naturalnie przejdziemy jeszcze po wojsko, weźmiemy jeszcze stąd wojska. Cóż to było? A, sanktuarium, nie wiem czy jest moje, czy nie. Aczkolwiek na pewno skorzystamy jeszcze z tu jest dwóch rzeczy. Widzę, że tu się znajduje sanktuarium na minimapce. Na spokojnie, weźmy sobie jeszcze krzyżowca jednego. Skorzystajmy ze wszystkich buffów. Aha, to jest źródło. Dobrze, tutaj do tego miejsca wchodzić nie musimy. Faktoria handlowa nie jest mi do niczego potrzebna. Znaczy, mógłbym pozbyć się reszty surowców, aczkolwiek boję się, że wiecie, dojdzie do takiej sytuacji, że faktycznie one się przydadzą i będę potem płakał. Zobaczmy. Lysander zbliżył się samotnie do ołtarza i oddał wspaniałą wieść bogów. Czekałem na zewnątrz wraz z pozostałymi, gdy brama wieży otwarła się z hukiem. Mój władca szedł po schodach najwyraźniej zmieszany, gdy zaś rozejrzał się i dostrzegł otwartą drogę, wzruszył ramionami. Adamusie, masz jakieś pojęcie, na ile prób wystawił mnie wyrocznie świata? Świtu, przepraszam. Świtu cały czas powiem. Zanim dopuścił mnie przez swoje oblicze, zapytał stary kapłan Jack. O ile się nie mylę, pozostały jeszcze dwie. A więc do dzieła. Lysander dosiadł konie i poprowadził drużynę. Okej, kolejny biom przed nami. O, wilczki. Co wy chcecie osiągnąć? 500 expo dla Łepetynę. No i oczywiście bitwa z chłamem przed nami. Nie powinna ona należeć do najtrudniejszych. Pozbądźmy się ciebie. Też się strzel. I też sobie strzel. Wiem, że walę na połówce, ale dopiero zaraz i tak wejdzie mas bles, więc na spokojnie. Mogę mi było waitować? Tak, oczywiście mogłem. Ochronę przed naturą? Niespecjalnie. Myślę nad modlitwą chyba tylko. Rzućmy modlitwę. Będzie mi mocno zwiększone obrażenie na całości. Tu sobie... O, nie poradzisz, no bo faktycznie nie masz kontrataku nad nimi. Teraz ty. Czy jeszcze coś pozostaje? Do zapakowania? Ach, niech będzie niebieska. I już teraz możemy po prostu ich DPS-ować, jak nam się podoba. Tym ciebie. To już nie grasz, a ty w dużej mierze też nie. No i teraz możemy w panów leprekaumów już bić. Oni już nie sprawią aż takiego problemu. O, kiepskie morale. Cóż za pech, co? No, spokojnie, już widzicie z buffami, jak wkłada obrażenie Lysander, naprawdę robi robotę. Buffy naprawdę dają nam dużo, dużo kryształ podglądania. Aha, to lepszy niż Spyglass. Mana. Manę dostanie pan Proeto. Nie mylę się. Obrona oczywiście Lysander. Ruch oczywiście Lysander. On jest, że tak powiem, moim koniem wyścigowym. 13 ruchu. Dla porównania 7. 7, 7. Bez tego? To wpływa na ruch czy na inicjatywę? Zaraz. Muszę sprawdzić, jaka statystyka się zmienia w takiej sytuacji. Ty zmniejszasz mi ruch o 2. To jest szybkość. Nie wiem. Rozpisywał jeden z komentujących, na co to wpływa. Tak czy siak, nawet jeżeli to jest szybkość, czy to jest ruch na mapie, to jest chyba szybkość. A mi zmniejsza to ruch. Ruch to jest to, na to mi się wydaje. Ale ruch to i tak bez znaczenia, bo i tak zwalniają nas nasze jednostki, więc w dużej mierze nie robi to dla mnie różnicy i oczywiście statystyka ataku klasycznie dla niego. Mogłem myśleć jeszcze nad ulepszeniem innych jednostek, ale powiedzmy, że gdzieś zadecydowałem, że zrobię to w ten sposób. Elfy. No to będzie irytująca jednostka. Elfy walą dwa razy i są całkiem niezłym shooterem. Zatem złajtuj z obrażeniami. Też złajtujesz. Dalej. Obowiązkowo potrzebujemy niebiańską. To nam zwiększy... Nie, zacznijmy od Blessa. Grub Bless, dobrze. Teraz ty. Obowiązkowo ochronę przed naturą. 50% do strzału. Grupowo poproszę tylko. Jak widzicie, ci strzelcy już niewiele robią. Patrzcie, 40, ale dwo co biją. Wybaczcie, domofon? Przerwę nagrywanie. A, wybaczcie, słuchajcie, jakiś jelonek sobie klikał w domofon chyba i nic specjalnie mu z tego mądrego nie wyszło. Więc tak to wygląda. Dobra, tutaj sobie strzelamy. Ty nie musisz uderzać. I Lysander jest już zbufowany, więc logika podpowiada, żeby strzelić gdzieś tu. Okej, fajnie, mamy morale, bijemy oczywiście. Tygrysy mają zdolność pierwszego ataku, to jest irytujące dosyć, aczkolwiek z Lysanderem się zaneguje, bo on też ma tę samą zdolność, więc tutaj to mieć skutku nie będzie, aczkolwiek uderza w, powiedzmy, lepszego bohatera. No i jeszcze niebiańsko zarzućmy i wydaje mi się, że jesteśmy ready and set. Widzicie, elfy dobrze, spoko, ściągnięcie go, jakby no problem, nic na to wpływu specjalnego mieć nie będę. Złajtuj, spróbuj się nim zająć. Odbij go, tak żeby Lysander mógł uderzyć. To zabolało nawet. No, ty się położyłeś spać. No i piękne morale.
kładźcie się spać, elfiki. Tutaj defend, defend, defend. No i naturalnie Lysander czyści całą robotę. No, hero na walce, to jak widzicie, jest rzecz niezastąpiona. Leczenie, zdecydowanie mistrz. Bardzo dobrze. Flakonik lepkiej cieczy. Weźmy expy i skończmy turę tutaj. Oczywiście, nie, to zwiększy... Jak to działa? Nie byłem pewien. Jednorogi. Te skurwiwije są złe, bo mają oślepienie. Aczkolwiek tylko i wyłącznie to. Ale za to dostajemy laskę świętego Raana. O! Zwiększa nasze zdolność czyszczenia. Bardzo mi się podoba. Zapiszmy grę, wiecie co? Bo jednak to są jednorogi i to są jednostki wyższego poziomu. Nie jestem pewien, czy to jest poziom tygrysa? Tak, to nie, to jest poziom wyżej. Bo jest jednoróg i... Gryf. Tak się nazywa ta jednostka w naturze. Czyli poziom wyżej. Jest was dużo. Tego wam nie odbiorę. Czy ty dolecisz? Dolecisz, dolecisz. Zapakujmy buffy. Grupówka przed naturą, to jest oczywiście obowiązkowe w tych walkach. Złejtuj, złejtuj, złejtuj. I jeszcze oczywiście Group Bless. Potem zarzucimy wszystkie odporności obrażeniowe. Ach, brak kontrataku. Zapomniałbym o tym wkurzającym aspekcie. Mogę strzelać. To ja naturalnie będę bił w jednoroga, który w tym momencie wydaje mi się być najgroźniejszy. Ale nie mają odporności na czary. Co jest dobre, zaraz zobaczycie dlaczego, bo mam pewien pomysł na wykorzystanie tego jakże nieprzyjemnego aspektu ich działalności, jakim jest odpychanie. Pekluj tu. Dalej, poproszę niebiańską. I jeśli się nie mylę, to powinno to zadziałać. Magiczna wysiedlenie. Czy mam wysiedlenie czar? Pokaż mi ład. Kurde, nie mam. Trochę słabo. Liczę, że mam wysiedlenie. Dobra. Może tylko... Da się zobaczyć zaklęcie tylko w czasie bitwy? O, właśnie. Ale tylko zaklęcia bym potrzebował. Nie wiem, jak teraz to zrobić. O! Nie wiem. Już teraz pozmieniałem już coś. Group Bless był. Niebiańska była. Zapał był? Nie było. Możemy wrzucić. Jest w porządku. No, tutaj oczywiście trochę gorzej. Ale znamy, jak postępować z takimi gagatkami. Mianowicie jest to jedna prosta taktyka. Niebiańska zbroja. Na kapłanów. Pozbądźmy się tego ścierwa. No i bijemy dalej. Co ja tobie potrzebuję? A za sklep murany. Panie Proteo. Zawsze to będę mylił pewnie. Ale powiedzmy, że taki mój urok. Rozmycie. Nie, niebiańska tarcza. Dobra, ty to jesteś łakiem. Te jeszcze będą twarde w miarę. Chujki. Ale nie aż tyle, że mi się ich jakoś straszliwie obawią. Ci łupają tutaj jak źli. Dobra, ty dla mnie już nie masz znaczenia. Dobrze. Spoko. Nieźle. Przygrzmocił ten satyr. Może komuś krzywdę zrobić. Będzie trzeba na to uważać. Pozwól sobie zarzucić jeszcze zbroję, moja droga. Nie zbroję, tylko tarczę. Jakby ten satyr chciał cię zmieść. Kara. Niekoniecznie. Wylecz mi Lysandera. Dobra, to po mnichu mam. W zasadzie. Zbieraj atak na siebie. Kontra. Strzał. 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 Ale byłem mądry, co? Ale byłem mądry. Morduj go. Brakuje mi oczywiście wyższego poziomu ataku, żebym miał najwyższy, żebym miał dwa ataki. To jest cały czas element brakujący jeszcze dla mnie. Wiesz co? Odsuń się po prostu. A ty zarzuć sobie na pewno zbroję, tarczę. Jakby komuś głupie pomysły przychodziły do głowy, takie jak ten. Chyba zadam więcej ostrzałem. Też tak bym podejrzewał. Tu możesz zginąć. Shoot to kill. No i dobra. Już... Nie stanowisz problemu, mój drogi. Zdjąłeś mi jednak go. Trochę szkoda. No ale cóż. Niechaj będzie. Ciekaw jestem, czy go wskrzeszył. Nie, już nie. No, to nie byłoby głupie. Aczkolwiek... No, nie byłoby głupie. Urok. Czy już teraz
Nie, ja bym wolał ci dać bardziej wybomblować cię ze spellami jeszcze na ten moment. To regeneruje... A, daje boost do następnej bitwy. Bardzo dobrze. Prędkość oczywiście tobie. Laska świętego rana tobie, naturalnie. Do 20% zabitych wskrzeszamy. Punkty many tobie. To jest obrona oczywiście tobie. I atak oczywiście tobie. Zależy mi na tym, żeby ten bohater był wybomblowany do granic możliwości. Okej, many nie mamy do pełna, ale to już będzie prostsza bitwa niż ta, co była ostatnio, więc aż tak się nie martwię. Dobra. Wy jesteście w dużej mierze niezbyt znaczącym dla mnie problemem, ale już powiedzmy, że zagrajmy poważnie tę bitwę, żeby już nie było jakichś głupot. Czy potrzebuję ochrony przed naturą? Myślę, że modlitwa zadziała dużo lepiej w tym przypadku. Wróg nie stanowi aż takiego problemu w moim odczuciu. Stanowczo nie stanowi problemu z tego, co widać na załączonym obrazku poniżej. Ten se wilk może uderzyć w niego, spoko. Ty już też nie stanowisz wielkich trudności dla mnie. No, uderzaj, uderzaj. Piesku. Po mnichu. Ale i po piesku. No i ten gentleman stoi jak z gołą dupą tu po środku i rzuca sobie tylko zapał na siebie, więc niewiele mu z tego myślę, że przyjdzie. Zły jestem na tego kuriera, czy kogokolwiek, kto tam dzwonił do mnie. No teraz... No dobra, nieważne. Nie będę już się zagłębiał w to. Te skurwiewie są wkurzające. Wiecie czemu? Oni strzelając z nas, walą w nas każdym czarem świata. Wkurwiające dziadostwo. Nie powiem. Strzel se z raz. Zwejtuj. I teraz, tak, na pewno potrzebujemy Group Bless. To jest bardziej niż pewne. Druga rzecz, jaką potrzebujemy niezmiernie, to będzie ochrona przed chaosem. To są nieumarli, więc ich zaraz wytniemy jednym, mam nadzieję, wyssanie życia, czy to jest pułap... To jest maną, to był jakiś tam spell, pamiętam. Z wyssaniem many, coś takiego. Niewiele robimy. A, już musisz bić. No jak masz kogoś uderzyć, to już lepiej tego drugiego uderz. Dobrze. Potrzebujemy teraz świętego zawołania, żeby połowę armii im pogromić i... Niestety wszedł czar. Miss Fortune, minus 10. Niefajne. Egzorcyzm. Oj, nie zwróciłem uwagi. A to mógł być błąd. Za sklep. Bardzo dobrze. Czemu ja cały czas nie mogę odbić mu tych czarów? Spowolnienie weszło akurat. Ty, kumplu, bij. Masz już walkę wręcz, więc zaczynasz bić nieco sensowniej. No i naturalnie domknijmy temat świętym zawodzeniem. Do tego poziomu oczywiście, że już nie będę czuł się zagrożony. Slow, kurwa. No dobra. Kładź się spać, to już nic nie zrobisz kluczowego w swoim życiu. Bardzo dobrze. Jeden mnich. To akurat niedobrze, ale jakby cała bitwa wydaje mi się, że przebiegła nawet nieźle. Oddajmy turę. Mikstura zimna. To chyba zamraża, jak pamiętam. Kompania was będzie. To seta. Oczywiście podchodzimy do bitwy. Składajmy ich, jak się tylko da. Ty nie masz niestety zawodzenia świętego, ale masz chyba... To jest niezłe. Ta jednostka wtedy nic nie może zrobić. Aczkolwiek może bronić przed czarami. To jest wkurzające. W ten sposób. I dalej. Od razu ich wszystkich osłab. Do poziomu gorszego. Dobra, zdychaj. Ten uderzy troszkę. Nie, nawet nie uderzy, bo nie sięgnie. Dobrze, morale spadły wam w dół. O to mi chodziło. Teraz uderz tu. Bardzo dobrze. Pizgaj. I teraz kluczowe, żeby to weszło. No, ten jeszcze będzie mógł uderzyć, pewnie to zrobi. Ale nie jest to na takim poziomie, żebym się już obawiał go. No i po gargulcu. Całe szczęście, że to są istoty ze śmierci. Naprawdę, bo inaczej byłoby dużo ciężej. Oczywiście... O! Ale polazłem głupio. Klasycznie tobie dajemy obronę. Statystykę znaczy się obrony. Statystyka ataku. Statystyka prędkości. Z ciekawości. Nie, to na to nie wpływa. Niewykluczone, że na polu bitwy. Albo to jest inicjatywa. Będę musiał spojrzeć na ten komentarz. Tam ktoś rozpisywał to wszystko, więc... Żeby już może nie wychodzić na takiego ignoranta, jakim w rzeczywistości się jestem. Aha, i tu będzie powrót, powiadacie. Skądś. A, trolle to akurat nie był duży przeciwnik dla mnie. Pierścień ochrony. On chyba na całą armię działa. Tak. 20% ochrony przed ostrzałem. Baza. Fajnie. To się kombuje jeszcze z obroną oczywiście, pamiętajcie. Dobra, zwejtujmy na buffy po prostu. I zaraz ten temat załatwimy na prędkości. Hop. To i niech wejdzie modlitwa.
Uważam, że tylko obrażenia potrzebuje na nich, nic więcej. Spokojnie, widzę, że wymiótł. Kolejny się składa. Już jak widzicie, walka na kilku sensowniejszych strzelców, naprawdę. Już ma nawet znamiona nieuczciwej, gdybym miał być szczery. Jakoś, o dziwo, oni wszyscy lecą, kurde, w stronę tego Lysandera, jakby to im miało dać jakiekolwiek szanse, nie? Zauważyliście to? Że po prostu obrywają jak głupie dziadki, a biegną na tego Lysandera w dym. Na szczęście Lysander jest teraz takim napierdalaczem, że się będzie jeszcze większym. Postać będzie mogła zaatakować, zanim wróg wykona kontratak, a kiedy go przeprowadzi, uderzy raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. Duchowość, naturalnie, u Caitlyn. Bombluj. Chociaż mogłem go zrobić jako supportera i faktycznie dać mu to górnictwo. Nie wiem, zobaczymy. Teraz ty. Tutaj, ostrzelaj najpierw. Buffy będą szły później. Ty użyjesz... faktycznie, to grupowe błogosławieństwo może być głupie. No i najistotniejsze to jest oczywiście święte zawłodzenie. Szkoda, że ty zabierasz mu kontratak, a nie temu na przykład. To jest zawsze gdzieś tam minus. Aczkolwiek nie jest aż tak źle, tragicznie. Teraz poproszę ochronę przed chaosem. Nie posiadam? Posiadam. Czemu nie możesz na niego rzucić? Intrygujące. A coś jeszcze? Niech będzie, że zbroja. Boję się teraz o tylko proeta, święte. To może zaboleć. 20 spróbuj poskładać. Dwa ataki wejdą. I to niezbyt, nie nawet nie słabe. 18 się pozbądź. I ty, kumplu. Już chyba świętym słowem cię po prostu dojadę. A wyleczymy się zaraz po bitwie. Możemy oczywiście to zrobić poza bitwą. To nie stanowi dla nas problemu. Użyję zasklepienia na siebie, dziękuję. Dobrze. Co wy ode mnie oczekujecie? Orki tu lubią obozować, ciekawe. A tu? Teraz rozpoznaliśmy wieżę wyroczni na pierwszy rzut oka. Lysander rozkazał zatrzymać się na krótki popas. To ja muszę przejść wszystkie próby, rzekł. Dlatego dalej pójdę sam na wypadek niebezpieczeństwa. Otworzyłem już usta, by zaoponować, jednak mój władca wręczył mi uzdę swojego wierzchowca i kazał się nimi zapykować. Nie miałem zwyczaju sprzeciwiać się jasno postawionym rozkazom. Chwilę później... laska świętego Ranana. Dobrze, laskę już posiadam. Nie jestem chłopcem na posyłki Adamusie, bla bla bla, ale laskę na szczęście posiadamy. Cóż to jest? Stałem na zewnątrz, rozmyślając o ostatnią próbę wyroczni. Czego zażądam tym razem? I właśnie wtedy wieża rozpłynęła się w powietrzu, niczym wyblakłe spojrzenie. Lysander został sam. Spojrzał przez ramię i przez chwilę nasze oczy spotkały się. Uwolnijcie mnie, krzyknął. Wyczułem jednak jego głosi dziwną nutę, choć nie potrafiłem jej określić. Wtedy stanął w płomieniach. O ile pamiętam, wrzasnąłem i rzuciłem się w jego stronę, a potem zdejmując płaszcz. Lysander krzyczał z bólu, próbując dłońmi zgasić trawiącego płomienie. To było straszne. W końcu dobiegłem do niego, dużym barkiem, powalając go na ziemię, a potem nakryłem płonące ciało płaszczem. Moje dłonie również zaczęły płaszczeć. Płonąć. Nie zważyłem jednak na ból, próbując umulić ogień. Na obok mnie pojawił się Proeto, który też nakrył Lysandera swoim płaszczem. To jednak wciąż było za mało. Nagle krzyki, rozpaczliwe szarpanie pod naszymi szatami ustały. Obawiając się najgorszego, uniosłem mój wypalony płaszcz. Chociaż powietrze nadal unosił się odrażający od rozpalonego ciała, na ciele Lysandera nie było widać żadnych obrażeń. Był nieprzytomny, lecz nie wyglądał na rannego. Jak to możliwe? No cóż, magia wyroczni jest niezbadana, na to wychodzi. A, dobrze, teraz wy. Kurwi wije, jak ja ich nie lubię. Dobra. Co tym razem? Odbicie czaru, mój drogi. Tak się nie będziemy bawić. No, jakiś gówniany czar. Klasycznie grub bless. I to jest bardziej niż pewne. Nie przed śmiercią, a przed chaosem. Kurczaka i klątwę mi wrzucił. Odbij. Słabe morale. Odbił czar. Pekluj tam. Teraz grupowy egzorcyzm. Dzięki. Dużo many to zjadło, widzę. Odbity czar. I kurczak wszedł. Nie możesz zaatakować przeciwnika posiadającego więcej punktów życia. To nie jest jakimś ogromnym problemem. Mam w sumie wszyscy jego przeciwnicy mają mniej punktów życia niż ja, więc... w sumie chill. Coś ty mi rzucił. Zapomnienie? Zapomnienie. Nieźle. Na szczęście już koniec. Dużo many zjadło, ten grupowy egzorcyzm widzę. Kompania orków. O Jezu, orki są tak słabe. Jest pierwszopoziomowa jednostka chaosu. Więc nimi się nawet nie przejmuję za specjalnie. Jeszcze mają tak biedny zasięg. A jak centaury są, widzicie ile one biją. One są trochę jak centaury. Czyli one muszą gdzieś do połowy mapy podejść, żeby w ogóle jakiś zasięg miały. Ale za to świetnie się kombują, jeżeli zdobędziemy taki artefakt, który sprawia, że nasze jednostki zawsze mają po prostu strzałę. To samodzielne cyklopy. Bardzo, bardzo dobre kombo jest wtedy. 4,5 kafla.
No i kolejna kurde grota. Proca Dawida. Zostawmy ją, aczkolwiek nie widzę jeszcze żadnych czwartopoziomowych jednostek w okolicy, żebym ją chciał zakładać, bo ona mi tylko zmniejszy zasięg. Chociaż pominie zranił Lysandera Poleto i ja mocno cierpieliśmy. Adamus opatrzył nasze dłonie pokryte paskudnymi pęcherzami, lecz ból nadal był nie do zniesienia. Od czasu nieszczęsnego zdarzenia z niej zdrużyłem oka. W uszach wciąż dzwoniły mi dziwne słowa mojego pana, przebijające się przez czas kłamieni. Uwolnijcie mnie, powiedział wtedy. Uwolnijcie? Ale przecież ja jest tu, wolny na czele swojej armii. Tego dnia wyszedł z samego rana z namiotu i rozkazał wszystkim przygotować się do wymarszu w ciągu pół godziny. Miał już na sobie zbroję. Nie wiedziałem, dlaczego nie poprosił mnie o pomoc. Nie zdałem jednak zapytać, gdyż musiałem zająć się przygotowaniami do wymarszu. Od czasu tajemniczego zdarzenia Lysander rozmawiał jedynie z Adamusem. Czy mój pan rozgniewał się na mnie z jakiegoś powodu? Potem Proeto wyjawił mi pewne szczegóły rozmów, jakie toczył mój pan z Adamusem. Nie wiem, czy to przez wspólnie odniesienie rany, czy też przez poświęcenie, z jakim Proeto rzucił się wraz ze mną na pomoc Lysanderowi. W każdym razie moje odczucie na temat hałaśliwego kapłana uległy zmianie. Zdałem sobie sprawę, że obżarstwo i opilstwo Proeta nie wynikały z egoizmu. On po prostu czerpał z życia pełnymi garściami. Poza tym od czasu, gdy mój pan zamilknął, tylko z nim mogłem porozmawiać. Myślę, że lepiej pojmuję to, co stało się z Lysanderem, powiedział Proeto. Naprawdę? Odparłem poruszony. Powiedz mi wręcz, bo ja nadal nie rozumiem, dlaczego nie tknął go ogień. Widzisz, to było coś w rodzaju wspólnego doznania duchowego. Dusza Lysandera zmieniła się miejscem z aniołem. Człowiek, którego widzimy, wygląda jak Lysander, lecz w duszy jest tak naprawdę aniołem. Co takiego? Jak to możliwe? Ktoś w okolicy uwięził anioła pod dogu niewypowiedzianym torturą. Stąd, gdzie wziął się ogień, wyjaśnił Proeto. A skoro Lysander zmienił się miejscami z tym aniołem, to jego teraz torturują, prawda? Tak, stale płonie żywcem, lecz nigdy nie umiera, nigdy nie traci świadomości. To musi być potworne, rzekł mającym się głosem Proeto. Dlaczego Lysander dobrowolnie się na to zgodził? A może wyrocznie świetlu zmusiła go do tego? Niech będzie przeklęta ona i jej próby. O, nieźle. Dobra, kolejny raz Beholdery, dawno ich nie widzieliśmy. Grub bles, poproszę. I cała ochrona przed chaosem. Zapakuj tak, żebyśmy ich zamknęli szybko. Zdychać. Wyssanie many. Nie pamiętam, co już to było za czar. Osłabienie. A, okej. Okay. Tu. No i po gościu. Jakieś tam czary, ale widzę, że część odbijamy na całe szczęście. Jakoś tam tokenową odporność posiadamy przeciwko magii na tym drugim bohaterze, więc nieźle. O, miecz dwuręczny i krasnoludzki młocik. Bardzo fajnie. Dajmy tobie miecz dwuręczny, bo i taki mam broni na drugą rękę póki co. Dajmy tobie młotek. I miecz dajmy, tobie się często zdarza bić wręcz, więc może tobie, mimo wszystko. Piękna statystyka, zobaczcie jakie mam statystyki Lysanderem, aż jestem dumny. Dobrze, teraz tu. I kolejny tam cmentarz widzę, że jeszcze się znajduje. Zwaitujmy, oczywiście poczekajmy na buffy. No, wiem, że ta pewnie bitwy dla was zdają się już być bardzo podobne do siebie, ale jak widzicie, bardzo dobrze bąblujemy na tym bohatera. Muszę policzyć sobie w głowie, ile minut już ma nagranie. Zmiataj typa. Może tym się zajmij. Teraz kolejnego dżentelmena. Brakuje mi jakichś, wiecie co, fajnych obrażeń takich obszarowych. Troszkę tu regeneracji widzę, że weszło. Ale powiedzmy, że tym się nie przejmujemy na razie. Dobra, po kolejnym dżentelmenie. No i kładźcie spać. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. Ale jak widzicie, no jest to na swój sposób niezbędne nam w tym momencie. Zatem musimy tak to robić. Kolejne te pieprzone gargulce. Dobrze, że wzięliśmy punkty życia. Kolejne wyjście. Wait, czy strzelamy? Który może dolecieć? Ten. Strzelajmy. Idź spać. Zwaituj. Klasycznie. Group bless. I... Święte. Dobra, ten się położył spać. Ten nie doleci. Brakuje mi drugiego solidnego DPS-a. Bardzo mi brakuje. Idź mu przywal w głupi ryj. Dobrze. O to mniej więcej chodziło. I jeszcze możemy spokojnie użyć świętego zawołania. Dobra, możecie sobie wlecieć tych kapłanów. Żaden problem. Masz miecz, już możesz mu uderzyć. Fuck yeah. Miecz robi robotę. Dobra, czy muszę się leczyć? Tu są zombiaki. Jak one działały? Jakoś chyba nie za mocno, nie? Pamiętam, mogłem sobie rzucić świętym zawołaniem, żeby je bardziej upokorzyć. One mają więcej punktów życia chyba, jak pamiętam. Coś takiego z nimi było. Czy nawet je muszę rzucać tym zawołaniem? Nie jestem pewien, chyba nie muszę. Pozbądź się tej jedynki, żeby nie blokowała mi linii strzału. Mhm. Dobra. Nawet jeżeli się nie zdejmiemy, to i tak się tak do takiego poziomu osłabimy, że tak uderz w Lysandera, żeby oberwać pierwszym atakiem. Nie wiem, czy to wynika z AI. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ale chciałbym jeszcze w tym odcinku skończyć tę misję. Symbol miesiąca rusałka. Nie wiem, ile jeszcze zejdzie, bo jeszcze jest jedna próba, więc może przerwę. Zaraz się zastanowię jeszcze nad tym. Coś mi nie gra.
Weź hucznictwo. Coś mi tu nie gra. Tu jest szkielet jeszcze jeden. Hełm widzenia. Co to dawało? A, spoko. No to mnie przecież wyniesie tu. Czyli pewnie, żeby coś zebrać. Ale coś tam zebrałem, więc spoko. Dobra, ale nie, nie. To jeszcze jak mamy jedną próbę, to tutaj skończymy. Jutro już dokończymy całość, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byliście wy. A to był Heroes of Might & Magic 4. A my widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.